mogiłami usiana jest ziemia polska. Jak kraj długi i szeroki, wznoszą się ku niebiosom ramiona krzyży. W dzień święta umarłych cała Polska rozbrzmiewa płaczem osieroconych dzieci, matek i żon. W ziemi poświęcanej krwią serdeczną spoczywają bohaterzy, którzy ofiarowali ojczyźnie to, co najcenniejsze – własne życie. Warszawa. Zbiorowa mogiła powstańców i bezbronnej ludności. Obok powstańców śpią snem wiecznym ci, którzy przyszli z daleka, znad Oki i spod Lenino, aby wywalczyć wolność. W prymitywnych grobach na polach koło Warszawy spoczywały dotychczas zwłoki żołnierzy pierwszej armii poległych w walkach o Pragę. W dniu święta umarłych ciała 300 poległych złożono uroczyście na cmentarzu wojskowym na Powązkach. W stokach Cytadeli przy Bramie Straceń uczestnicy walk niepodległościowych z roku 1905 złożyli hołd swym towarzyszom. Zaciągnięto warty honorowe przy pomniku żołnierzy Armii Czerwonej na Saskiej Kępie i przy grobie lotników amerykańskich w Parku Paderewskiego. Na miejscach wszystkich ulicznych egzekucji. W katowni oświęcimskiej przed pokratowanymi oknami 11 pawilonu śmierci popłynęły w niebo modły żalobne. Wieczne odpoczywanie. Pod ścianą egzekucyjną, jeszcze ze śladami kul, poczernialą od krwi rozstrzeliwanych, złożono kwiaty i wieńce. Zaduszny, cała ziemia polska uczciła tych, którzy padli w walce i męce. Cześć ich pamięci. Dziesięć lat minęło od śmierci wodza Polskiej Partii Socjalistycznej Ignacego Daszyńskiego. Był nieugiętym bojownikiem wolności. Nazywano go marszałkiem demokracji. W sali Romy w Warszawie odbyła się z udziałem premiera Osóbki Morawskiego uroczysta akademia ku czci wielkiego Polaka i socjalisty. Ma się ku końcowi. 200. rocznicę urodzin Tadeusza Kościuszki odsłonięto na rynku w Krakowie tablicę pamiątkową. W ramach uroczystości poświęcono nowy most na Wiśle nazwany imieniem Kościuszki. Most otwarty został w obecności premiera Osóbki Morawskiego, wojewody krakowskiego Pasemkiewicza i prezydenta miasta Wolasa. Połączył on Kraków z Podgórzem. Drugim po Warszawie terenem najbardziej spustoszonym przez wojnę jest ziemia kielecka. Dawne okolice przyfrontowe zamieszkane są przez pogorzelców i ofiary wojennego zniszczenia. W akcji pomocy mieszkańcom Kielecczyzny udział bierze Związek Walki Młodych.
Młodzi ZWM-owcy zaopatrzeni w odzież sporządzoną przez członków organizacji w godzinach wolnych od pracy zarobkowej ruszyli w teren, nie omijając żadnej chaty. W siedmioosobowej rodzinie Cieślików brak ojca. Zginął on w czasie odwrotu Niemców. Żona i dzieci urządziły sobie prowizoryczne mieszkanie w piwnicy, stanowiące jedyne cieplejsze miejsce na zniszczonym terenie. Mieszkańcy są mile zaskoczeni i uradowani. Pierwsza miara nie zawsze wypada szczęśliwie, ale nie zaszkodzi wziąć na wyrost. 2000 fartuszków, 4000 par spodenek i 5000 koszul zebrali i uszyli ZWM-owcy, aby obdarować nimi potrzebujących mieszkańców gminy Lagów w województwie kieleckim. Do szycia bielizny użyto także materiałów dekoracyjnych, które pozostały po pierwszym krajowym zlocie ZWM. To się nazywa połączyć piękne z pożytecznym. Podarunki przybyły w samą porę, niby zwiastuny dobrej nowiny głoszonej przez współczujące serca młodzieży. Profesor Weigel jest dziś jednym z najwybitniejszych biologów świata. Nazwisko jego wymienia się w pierwszym rzędzie kandydatów do tegorocznej nagrody Fundacji Nobla. Zdjęcia z jego pracowni w Krakowie dają przybliżone pojęcie o ogromie pracy uczonych zwalczających tyfus. Do produkcji zastrzyków przeciwtyfusowych używa się wielkiej ilości żywych pszy. Pasożytom zastrzykuje się tyfus. Potem preparuje się je pod mikroskopem. Ampułki z zastrzykami profesora Weigla umożliwiają masowe szczepienia ochronne zapobiegające epidemii. W miastach i wsiach niemieckich odbyły się pierwsze po wojnie wybory. Było to pierwsze głosowanie po 13 latach panowania hitleryzmu. Wyniki wykazały, że wielka liczba nowokreowanych demokratów niemieckich głosowała na kandydatów partii domagających się rewizji granic z Polską. Wiemy dobrze, co sądzić o niemieckich demokratach, czy nawet socjalistach dowodzonych przez pana Schumachera. Głosują pilnie za swym wodzem, aby potem tym głośniej żądać wyrównania rzekomych krzywd. W moskiewskiej fabryce pneumatyków samochodowych dętki i opony produkuje się seryjnie systemem taśmowym. Właściwego kształtu nabierają opony dopiero w olbrzymich prasach. Fabryka moskiewska jest jedną z najbardziej nowoczesnych fabryk na świecie. Gdyby wszystkie hale maszyn ustawić w linii prostej, łączna ich długość wyniosłaby przeszło 14 km. Produkcja aut w Związku Radzieckim wzrośnie trzykrotnie z końcem pięciolatki. Chińczycy protestują przeciwko interwencji amerykańskiej. Demonstracje na ulicach Szanghaju skierowane są przeciw amerykańskim dostawcom broni. Precz z wojskami amerykańskimi, amerykańskie bomby zabijają Chińczyków, głoszą napisy. Delegacja chińska wyjeżdżająca na konferencję pokojową żegnana była uroczyście. Chiny pragną pokoju. Potworna jest nędza tego kraju nękanego nieustanną wojną domową.
Szczytem marzeń chińskiego kulisa jest garstka ryżu. Tysiące kobiet i dzieci giną tu codziennie z głodu. Chiny otrzymują bardzo nieznaczną pomoc żywnościową, za to Amerykanie karmią Chińczyków najbardziej nowoczesną bronią. Nie przyczynia się to bynajmniej do polepszenia sytuacji mieszkańców państwa niebieskiego smoka. Brytyjski olbrzym transatlantycki Queen Elizabeth pełnił w czasie wojny służbę transportową. Obecnie znów zamieniony na statek pasażerski, ukończył swą pierwszą podróż przez ocean, przybijając do portu w Nowym Jorku po 4,5 dniach podróży. Okrętowi wiozącemu delegatów na sesję Organizacji Narodów Zjednoczonych zgotowano w porcie entuzjastyczne przyjęcie. Specjalne statki pożarnicze witały oceanicznego olbrzyma fontannami wody. Fotoreporterzy nowojorscy czatowali już w porcie na dyplomatów, którzy okrętem Queen Elizabeth przybyli do Ameryki. Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций и Совета Министров Иностранных Дел. Wygłaszając do mikrofonu przemówienie powitalne, minister Molotow oświadczył, że wierzy w pokojowe rozwiązanie najważniejszych problemów, nad którymi radzą Narody Zjednoczone. Wybory zostały ogłoszone. 19 stycznia naród wybierze Sejm Ustawodawczy Odrodzonej Rzeczypospolitej. Wieść o ustaleniu terminu wyborów lotem błyskawicy rozeszła się po całym kraju. Gazety, które przyniosły tekst zarządzenia Prezydium Krajowej Rady Narodowej, były rozchwytywane. Obóz postępu i demokracji idzie do wyborów zjednoczonych.